Halina Kunicka zdobyła wielką popularność nie tylko w kraju, szczególnie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Wszyscy znali jej przeboje, jak choćby Orkiestrę Dęte, Niech no tylko zakwitną jabłonie, To były piękne dni, czy Lato, lato czeka. Piosenkarka wydała 17 płyt. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem. 3 z nich to płyty złote. Halina Kunicka sięgała w swojej twórczości po piosenki kabaretowe i aktorskie. Specjalnie dla niej pisali utwory Wojciech Młynarski, Ernest Bryl i Agnieszka Osiecka. Śpiewała też romanse rosyjskie. Podczas spotkania w elektrowni artystka opowiadała też o kulisach kariery. Były to ciekawostki i zabawne historie. Piosenkarka wspominała także swojego męża Lucjana Kwydryńskiego, który był cenionym konferansjerem, ale też pomagał żonie w prowadzeniu kariery.